Witam serdecznie, zapraszam na przepyszny sernik z brzoskwiniami. Można oczywiście użyć brzoskwiń świeżych, latem, kiedy są dojrzałe, słodziutkie, albo po prostu z przetworów, z syropu. Najważniejszy składnik to oczywiście twaróg, najlepiej użyć półtłusty. Potem przynajmniej dwa razy zmielić w maszynce do mielenia lub po prostu zmiksować blenderem. Dobrze osączone brzoskwinie najlepiej pokroić w kostkę. Do takiego sernika z brzoskwiniami warto dodać około 100 g masła. Nie tylko będzie smaczniejszy, ale będzie też ściślejszy wtedy, kiedy ostygnie. Dość miękkie masło miksuję i zaraz dodaję około 1 szklanki cukru pudru. Część tego cukru zostawię jeszcze do utrwalenia piany. Kiedy masa już jest kremowa, dodaję kolejno po jednym żółtku, w sumie 5 żółtek, 5 jaj zużyłam do tego przepisu. Tak jak widać na filmie, kolejno za każdym razem miksuję do połączenia składników. Miksuję tyle, ile potrzeba, nie za długo, jak tylko już jest jednolita konsystencja, dodaję całą porcję zmielonego twarogu oraz 2 łyżki takie z małym brzuszkiem mąki ziemniaczanej lub po prostu jeden budyń śmietankowy albo waniliowy. Możemy dodać jakiś aromat, żeby tutaj pasował, może być pomarańczowy, ale może być też zwyczajnie waniliowy. Kiedy masa już jest dobrze zmiksowana, zabieram się do uwijania białek na sztywno w osobnej misie ze szczyptą soli. Kiedy już białka są ubite, dodaję jeszcze odrobinę cukru, żeby je utrwalić i jeszcze miksuję około pół minuty. Do masy serowej dodaję najpierw 1/3 części piany, po to, żeby rozrzedzić tą masę serową. Mieszam oczywiście łyżką krótko, tylko do połączenia i zaraz dodaję brzoskwinie. Jak widzicie, nie robię tego starannie, żeby nie przedłużać, żeby piana nam nie usiadła. Potem z brzoskwiniami i resztą piany mieszam tak samo, jak najkrócej, mniej więcej do połączenia i zaraz wykładam na upieczony wcześniej biszkopt lub ciasto kruche, bądź biszkopty czy herbatniki. Masa serowa pięknie wygląda z brzoskwiniami. Te brzoskwinie są mniej więcej równomiernie rozprowadzone. Teraz układam na biszkopcie, mniej więcej rozprowadzam. Spód sernika musi być oczywiście dobrze wystudzony. Duża forma 23 × 39 cm. Piekłam około godziny w niższej temperaturze około 150 stopni. Kiedy sernik dobrze wystygnie, wykładam osączone brzoskwinie. Polewam je taką gęstniejącą galaretką, wtedy dobrze się właśnie pokryją te owoce. Potem jeszcze kilka godzin w lodówce, aż wszystko porządnie się zetnie. Życzę smacznego, polecam. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.